Czołem inwestorzy. Paweł Kreso z tej strony, kanał Silicol System. Dzisiejszy film poświęcimy betonowym posadzkom przemysłowym, a w zasadzie ich remoncie czy renowacji, albo jak to woli, regeneracji. Większość obiektów przemysłowych w Polsce wyposażona jest właśnie w taką betonową posadzkę przemysłową. Ponad 95% wszystkich obiektów to posadzki betonowe. Jeżeli masz taki obiekt, jeżeli jesteś inwestorem, właścicielem albo użytkownikiem, kierownikiem utrzymania ruchu, to mam nadzieję, że tematyka tutaj poruszona Cię zainteresuje. Posadzki betonowe w Polsce są bardzo popularne, dlatego że są tanie w wykonaniu. To jest najtańsza posadzka przemysłowa, jaką tylko można sobie wymarzyć i ma szereg kapitalnych właściwości. Jest dosyć wytrzymała, dość łatwo ją utrzymać w czystości, ale tak jest tylko na samym początku, do czasu, dlatego że później posadzki przemysłowe zaczynają się zużywać. W jaki sposób obserwujemy, że ta posadzka przemysłowa się zużywa? Zaczyna być widoczne kruszywo w posypce utwardzającej w betonie. Posadzka zaczyna się otwierać, nie jest już taka gładka, zaczyna być matowa, zaczyna się mocniej wycierać, jest bardziej chłonna i zaczyna pylić. Ten pył betonowy możesz zaobserwować na maszynach, na wózkach widłowych, na wyrobach, na produktach, które produkujecie na przykład. Jeżeli którykolwiek z tych symptomów już obserwujesz na swojej posadzce przemysłowej, to ten materiał wideo jest przeznaczony właśnie dla Ciebie. Jeżeli zaobserwowałeś którykolwiek z symptomów wymienionych wcześniej w filmie na Twojej posadzce, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta posadzka wygląda tak, a nie tak. Jest jednak dość prosty sposób, żeby przywrócić jej blask, zapobiec pyleniu, żeby znowu posadzka była łatwa do utrzymania w czystości i żeby nie wydawać na nią nadmiernie środków właśnie na to utrzymanie i jej serwisowanie. Można to zrobić na kilka sposobów, jest kilka metod naprawczych. Jedną z nich są powłoki żywiczne od posadzek malowanek, posadzek cienkowarstwowych po grube systemy sypane, systemy zacierane czy systemy rozlewane. To rozwiązanie jest jednak dość kosztowne, czasami problematyczne w wykonaniu, zwłaszcza w obiektach na ruchu i przede wszystkim no, tutaj trzeba etapować te prace i mieć dość duży zasób gotówki na tego typu naprawę. Czy istnieje lepsze, bardziej ekonomiczne rozwiązanie dla przemysłowych posadzek betonowych? Tak. Naszym rozwiązaniem jest Silicol Renova, czyli polerowanie betonu na mokro. Jest to proces mechanicznej obróbki betonu za pomocą szlifierek planetarnych i narzędzi diamentowych oraz impregnacji chemicznej, która zwiększa odporność posadzki na ścieranie, zapobiega pyleniu i przywraca jej naturalny blask i łatwość utrzymania w czystości. Całość prac prowadzona jest bezpyłowo. Jest to metoda niekłopotliwa i taka, którą można wykorzystywać również w obiektach na ruchu. Właśnie teraz znajdujemy się razem z naszym wykonawcą na obiekcie, na którym prowadzone są prace. Jak widać za mną, pracownicy magazynu pracują, a w drugiej części hali odbywa się właśnie szlifowanie i polerowanie posadzki w metodzie Silicol Renova. Praktycznie nie słychać tych prac, prace są całkowicie bezpyłowe i kompletnie nieuciążliwe. Czego tak naprawdę możemy się spodziewać po tej metodzie? Tego, że jesteśmy w stanie rozwiązać te problemy, o których powiedzieliśmy wcześniej, właśnie z posadzkami betonowymi i zrobić to w sposób ekonomiczny, a jednocześnie z fajnym, dość trwałym efektem i dodatkowo nie kolidować z pracą magazynu, hali produkcyjnej czy innym typem obiektu. Dlatego, jeżeli te problemy, o których powiedziałem wcześniej, dotyczą Twojej posadzki, Twojej hali, Twojego obiektu przemysłowego, masz problem z pyleniem, z utrzymaniem posadzki w czystości, posadzka się zużywa i powoduje całą masę innych problemów, a chciałbyś uzyskać taki efekt jak tutaj, to skontaktuj się ze mną, w opisie tego filmu znajdziesz informacje kontaktowe, numer telefonu, adres mailowy. Na pewno znajdziemy sensowne rozwiązanie dla Twojej posadzki w Twoim obiekcie przemysłowym. Zapraszamy do współpracy.